Jesteśmy już nad kanałem Dolnej Odry. Jest to... Dudu, Kamil, zapnij się. O kurcze! 17 stopni ma. Pojadły moje dzieciaczki? Nie. Pierwsze pompowanko, pierwsza stacja, a jak stacja, to i modlitwa. Będziemy się skupiać nad tym, co będziemy robić. Czyli idziemy po coś. Jakąś kawę. Tak. O 5 rano. Nie no, jest 5:13. Była, jak coś już... Znaczy, jak wjechaliśmy. Pani się pyta o rodzaj. Czarno to takie. Nie z czym. Mała woda, na pewno, tylko którą ty, Kamil, tu chcesz? Bierz wodę, wybieraj. No. Daj mu soczkiem. Daj mu soczkiem. Dzisiaj jestem waszym sponsorem. O. Michał jest sponsorem dzisiejszej wycieczki. Nie, ja dziękuję. Już? Cześć wam wszystkim, witam was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka i właśnie wybieramy się swoją niewielką ekipą na ciepły kanał w Dolnej Odrze. W okolicach Gryfina, czyli 500 km na to, żeby połowić ryby. Siemandero! Cześć wam wszystkim, jak możecie zobaczyć, jesteśmy w samochodzie, jedziemy właśnie do Gryfina. Zostało nam jeszcze 62 km i poczujemy tą Odrę w innej miejscowości. Dokładnie, zobaczymy, co ten ciepły kanał skrywa w sobie. Będziemy oczywiście ambitnie podchodzili, żeby coś spróbować złowić. Czy się uda? Zobaczymy, jesteśmy dobrej myśli. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Change, been through a lot of pain.
and things are not the same as they were a year ago. W końcu jesteśmy na kanale, który bardzo żeśmy chcieli odwiedzić. Chłopaki przyjęli technikę, rozkładają dwie wędki, dwa federy. Ja natomiast standardowo zawsze muszę być troszeczkę różnorodny, dlatego postanowiłem złożyć jednego federa, będę łowił na klasyka, natomiast drugi feder będzie z metodą. Będę próbował łowić na małe, malutkie kuleczki, 6-8 mm, ewentualnie może sztuczne ziarno kukurydzy podbite. Może nie, robaczki i sztuczna kukurydza, tak żeby to delikatnie się unosiło. Gdzieś tam sobie kupię jakąś puszeczkę kukurydzy, troszeczkę tam podnęcę, położę ten zestaw, dwa razy może rzucę podajnikiem, żeby coś tam na dnie zalegało i zostawię. I będę dłubał klasykiem. Mam nadzieję, że jakiś efekt tego będzie. Jak nie, no to trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Ale w sumie styczeń to styczeń. I słuchajcie, na razie największa ryba, jeśli chodzi o nasz wyjazd, okoń około 15 cm. No niestety staramy się jak możemy, na klasyka atakujemy. Tam jest z prawej strony Michał, który atakuje non-stop na metodę. Ja tu też się bawię na klasyka. Jak na razie obecną, jeden okoń i dwa jazgasze. Powiem wam szczerze, że bardzo się zdziwiłem, ponieważ wyjmując podajnik z kuleczką z wody pod koniec stycznia na tym kanale, docelowo no w sumie ciepły, no to nas nie powinno dziwić, temperatura wiadomo wyższa. Tu jak możecie zobaczyć w oddali, jeżeli kamera łapie unoszącą się nie mgłę, parę kurczę, widać po prostu różnicę temperatur, ale jak wyjąłem podajnik i złapałem go w rękę, on tak jakbym go po prostu ze zwykłej ciepłej wody wyjął, którą przed chwilą zagotowałem. Naprawdę zarąbiście ciepła jest ta woda i powiem szczerze, nie wiemy jak tutaj dokładnie łowić, bo nigdy nie łowiliśmy, znaczy w styczniu łowiliśmy, ale nie łowiliśmy na tak ciepłym kanale, wodzie. Nie wiemy jak dokładnie podawać tą przynętę. Ja łowię na klasyka i na metodę. Na klasyka udało się z dalszej odległości złowić jazgacza, z bliższej. Przy brzegu widziałem, że spławiała się drobnica, ponieważ jakiś drapieżnik za nią ganiał. Położyłem zestaw, jedna, druga, trzecia słonecznica. Nic innego tam nie było, także odpuściłem sobie od razu, przerzuciłem się dalej. Przyszedł sąsiad, chwilę pogadaliśmy, no przychodzę zwijać zestawy na haczyku pusto, dlatego teraz wyrzuciłem na nowo i zacząłem właśnie zwijać metodę. Na kulkę niestety nic się nie dzieje, dlatego zmieniam troszeczkę taktykę i po prostu robaczki wrzucę sobie teraz do środka, do podajnika. Dwa razy rzucę, tak co 15 minut będę przerzucał w miejsce, które wcześniej rzucałem, a później ewentualnie cofnę się troszeczkę bliżej środka, no żeby poszukać tej ryby, czy ona tutaj jest, czy ona chce to pobierać, no bo mówię, eksperymentujemy, co ta ryba chce, gdzie ona jest, no i jak na razie sama, można powiedzieć, taka drapieżna bierze, czyli te okonie, jazgacze, nie liczę tych słonecznic, które łowiłem przy brzegu. Jak możecie zobaczyć, cały czas staramy się złowić jakąś rybę właśnie na tym kanale, ale niestety nie wychodzi nam to jak najlepiej z tego względu, że ryby po prostu nie biorą. Ale możemy wam przedstawić sytuację tą, że jesteśmy właśnie na tym kanale Dolnej Odry. O, czekajcie, może jakąś rybę tam mam właśnie w tym momencie, bo coś tu jest nie tak. Łowimy, oczywiście, że łowimy. Nie jest tak, że nie ma tych ryb, bo łowimy, ale łowimy tylko i wyłącznie jazgacze oraz okonie. Przemek złowił największego okonia, który może miał 15, maksymalnie 20 cm. Na chwilę obecną mam rybę, żeby nie było. Słuchajcie, ryby są, ale nie są to tak piękne ryby, którymi moglibyśmy się regularnie wam chwalić, więc staramy się dobrać do tych większych, a na razie te nasze właśnie małe maluszki, które trafiają się dość często, wypuszczamy z powrotem do wody. Zbliża się godzina 16, zaraz będzie ciemno, ale jak widzicie, woda pokazuje nam, że jest tutaj ciepło, ale oczywiście w tej wodzie jest ciepło.
Na zewnątrz jest zimno. Mimo wszystko, tu jest co najmniej minus jeden. Ale woda jest na tyle ciepła, że jak włożymy tam ręce, to od razu nam się robi cieplej. Cieplej na duszy, cieplej w dłoni. No i co? Zagonię tych moich kolegów, żeby coś złowili. Bo ile będziemy patrzyli na jazgaczy i okonie? Spotkaliśmy pewnego pana, który badał, można powiedzieć, życie w tej wodzie, tutaj jest właśnie na tym kanale, i okazało się, że woda, która tutaj płynie, ma aż 17 stopni, czyli nie jeden z was i również ja wrąbałby się do tej wody i poboczył sobie nogi. Nogi. Zdecydowanie nogi. Tak jest, nie pokazujemy pana z tego względu, że on prowadzi jakieś badania i sobie nie życzył, ale widzieliście przed chwilą jakiś przyrząd, który był w jadrze z wodą właśnie, która jest z tego kanału, i zbadał temperaturę. Myśleliśmy, że 10 stopni jest, ale żeby miała ta woda w styczniu, który jest stycznia? 25? 25 stycznia ta woda ma, czekajcie, bo aż czapka mi się przekrzywiła z tego wszystkiego, ta woda ma aż 17 stopni ciepła. Idę się chyba kąpać. No fajnie, że ma 17 stopni woda, no ale poza tym, że okonki, jazgacze i słonecznice przy brzegu wydłubane z kamieni, no to tak naprawdę nic poza tym się nie dzieje, jeśli chodzi o to, żebyśmy coś wyciągnęli na brzeg. To, że drapieżnik tutaj gania przy brzegu bardzo ładne pasiaki, tego się nie da odmówić. Widzieliśmy bardzo ładne, oksy tutaj się rzucają za tą drobnicą. Może gdzieś tam jakiś bolonek się przewija, no ale tak poza tym to powiem szczerze, że liczyliśmy na jakąś płotkę, leszczyka, krąpia. W ostatnim czasie słyszeliśmy, że tu nawet karasie łowili. Już nawet nie mówię o tych karpiach, które no wiadomo, no nie łowi się nie wiadomo jak często, ale wpadają. My mamy takie szczęście, że jak zawsze gdzieś pojedziemy, to akurat w tym czasie jest ten taki martwy okres, gdzie się kompletnie nic nie dzieje. Wszystko przed naszym przyjazdem i po naszym przyjeździe jest tak. I nagle filmy to, tak można powiedzieć, wysypują się z internetu, że w tym miejscu, gdzie my siedzieliśmy, jest super. Ale nie wiemy, jaki błąd robimy, ale patrzymy też z drugiej strony, że są tutaj osoby, które wrzucają filmy, że są z okolic. Albo nawet są tubylcy. Także oni może wiedzą, że teraz, nie wiem, się nie opłaca, albo coś jest w powietrzu, co wskazuje wszelkimi oznakami, że nie ma co jechać, siadać tutaj. Jutro na pewno pojedziemy w inne miejsce. A co ty, Przemek, kawałek niżej. Nie wiesz, jaki jest powód tego, że ryby nie biorą? Kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy zgonić to na pogodę, ciśnienie, zły humor pani sprzedawczyni. No nie wiem. Jaki? Bo się dowiedzieli, że kłusownicy przyjadą. A, no tak, no. Kłusownicy z zasadą no kill, to my. Ra, zawsze wypuszczamy. Jesteśmy już w naszym obiekcie. Rozkładamy się powoli, tak to wszystko wygląda. Mamy tutaj 3 łóżeczka, pokój. Za 2 noce wyszło nas 300 zł za 3 osoby, więc po 100 po 50 zł za noc. Tutaj mamy łazienkę, tu mamy kuchnię. Taki dość duży aneks kuchenny, kola, woda. Mówię, idę dalej w to samo. Wziąłem ponton, wysądowałem sobie dno, obstukałem, znalazłem, gdzie ta ryba jest, wyciągnąłem 2 karpie. Mówię, kurczę, ten upór naprawdę się opłacił, bo w końcu udało się wypracować mi te ryby. Fakt, to była 6. Witamy was dla następnego. Chłopaki już świrują, żeśmy się pobudzili. Zmiana planów, lecimy na Szczecin dzisiaj. Będziemy próbowali na Odrze Wschodniej, czy to jest zachodnia? Zachodnia Odra, na Odrze Zachodniej, na bulwarach szczecińskich złowić jakąś rybę. Więc szybko opłacamy zezwolenie, no i lecimy, a tutaj macie śpiochów. Śpioch numer jeden. Taki śpioch. Daj żyć. Taki śpioch. Daj żyć. A tam śpioch numer 2. Wybieramy się właśnie do Szczecina na Odrę Wschodnią, Zachodnią bodajże. Tam chcemy spróbować naszych sił w drugi dzień naszej eskapady. Wczoraj byliśmy na ciepłym kanale, drobnica sama brała, jakieś tam jazgarze, okonki, szału zbytnio nie było. I postanowiliśmy właśnie opłacić składkę na Szczecin PZW i tam będziemy próbowali coś złowić. A jutro po prostu skoczymy znowu na kanał, ciepły kanał,
Spróbujemy swoich sił, może w innym miejscu się uda dobrać do ryb. Chłopaki się właśnie zbierają, Przemek pakuje samochód. Ja sobie idę zobaczyć tutaj na staw, bo jest tutaj staw, gdzie nocujemy. Nawet fajna agroturystyka, niedrogo, 50 zł za noc od osoby, pokoje przyzwoite, ciepło, wygodnie, czysto, super. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Robimy właśnie rozeznanie w terenie. Michał został w samochodzie, bo przyszliśmy obejrzeć, co się dzieje. No nic, to trzeba wziąć wędki, po prostu przyjść i zarzucić. Spróbujemy coś wyłowić. Jest dużo spinningistów, widzieliśmy już sandacze uszkodzone, które wróciły do wody, bo były za małe. Widzieliśmy suma, też żeście go widzieli zapewne. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo, czy warto tu siadać z federem, czy nie. Poświęcimy trochę czasu na to, żeby zbadać tą wodę. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? Słuchajcie, powoli się pakujemy, jeśli chodzi o Szczecin, z tego względu, że postanowiliśmy pojechać coś sobie zjeść i jeszcze zobaczymy, co się będzie działo na ciepłym kanale. No nic, tylko jeden okoń, bardzo dużo podczepionych ryb, bardzo dużo sandaczy widzieliśmy u spinningistów, widzieliśmy bardzo dużo sumów, no i podczepianych leszczy, rozpiórów, krąpi, no ale ryba niestety nie była zainteresowana. Zmarzliśmy
zagrzejemy się, coś zjemy. No i trzeba walczyć dalej, no w końcu może się uda. Pojadły moje dzieciaczki? Nie. Jesteśmy z Przemkiem bardzo podekscytowani, bo tak jak już Kamil wcześniej wspomniał, jedziemy zobaczyć do właśnie tego ziomeczka, który tam karpiuje. A z racji, że my troszeczkę za tymi karpiami się uganiamy, to bardzo byśmy chcieli po prostu zobaczyć, może rzeczywiście jakąś rybkę będzie miał, może jakieś zdjęcie pokaże, ewentualnie się go jeszcze podpytamy, czy ma jakieś plany, czy zostaje dłużej, bo z tego co mówił, zostaje do niedzieli. Czy zostanie? Nie wiadomo, ale jakby miał tam jakąś rybkę, to kurde, normalnie wychodzi na to, że my nie mamy co się włóczyć w sumie po rejonie z federem, tylko musimy jeździć po kraju z karpiówkami, bo wszędzie tylko te karpie albo duże inne ryby łowią. I tak sobie Kamil czasami myśli, sam zostanę z federem. Marcin czasami na zawody przyjedzie. Kusaczka się czasami wyciągnie. Ale on też tak woli pójść, rzucić i czekać. Tak jak my. No i zarąbiście, co nie Przemo? Jestem zajęty drogą, nie mogę rozmawiać. A, także bez odbioru. Widzimy się później. Cześć. Gdzie te karpiszony? Potopiłeś po 30 się. Ton, kilo. Cześć. Przygotowany już jest, opakowany. Teraz tylko, żeby coś konsumowało. Tak. No, ale fajnie, fajnie. Wczoraj 17 stopni był ten. Nie to już czas. Dzień dobry bardzo, kolejnego dnia. Właśnie chłopaki otworzyli oczy. Ja już jestem gotowy i spakowany. Możemy jechać jeszcze powędkować sobie dzisiaj. Chociaż morale nam spadły z tego względu, że naszym na razie największym osiągnięciem jest największy okoń 15 cm u Przemka. Hurra! Otóż zaraz za nim moje słonecznice. Tak jest i ja zgaczę w moim wykonaniu. I przepraszam, widzieliśmy suma. A jest nagrany, nagrałem. Jak byliśmy w Szczecinie wczoraj, to nagrałem. I jak tam sandacze łapali, to też chyba coś tam... I leszcze przy okazji też na spinning. Na spinning, na spinning brały bardzo dobrze. Leszcze, sumy i... sandacze. Sandacze i krąpie i widziałem jakieś tam były. Wędki zarzucamy, ale dzisiaj tak minimalistycznie. Tylko podpórka bez rozstawiania całych stanowisk. No jak coś... Tak, typowo hobbystycznie szukając ryby. Ja sobie o tutaj wziąłem tylko miskę. Wędeczkę zarzuciłem. I czekamy na jakieś brania. Nie mamy dużo czasu, musimy dzisiaj wrócić gdzieś do godziny 15 do domu, a przed nami jeszcze prawie 500 km. I co można w związku z tym stwierdzić, jeśli chodzi o nasz wyjazd? No niestety nie udało się nałowić ogromnej ilości ryb, abym powiedział nawet, że to jest powtórka z tego, co była rok temu, ale przejechaliśmy się, spędziliśmy razem fajnie czas mimo wszystko, no i... I jest nas ale... trzech! No. Wiesz co najlepszego? Co? Dzisiaj dostałem powiadomienie, że dokładnie rok temu byliśmy w Kominie. Koninie, nie Kominie. Nie, czekaj, 16-17 byliśmy. Ty masz zarzucone? No. A czemu tam tak? No. Już bierze! Bierze, już bierze. Bierze, bierze! Bo jak się nie patrzy, to one biorą. No. A że my się cały czas patrzymy, jak sroka w gnat, no to... Ty,
zwierzę. No jest branie, ty no. No tak mi się wydawało, że tam coś się dzieje. Ale albo jazgacz, albo okoń. No chyba, że będzie płoć, no to już będę w szoku. To rozstawiam całe stanowisko. Jest delikwent. Ja jeszcze poczekam. Poczekaj, może na niego większy weźmie. Jak na żywca. Ciepły jest, co nie? Te ryby są takie cieplutkie, jakie się dotknie. No i tak to właśnie wygląda. Woda. Pierwszy dzień, jak byliśmy, miała 17 stopni. Wczoraj 12, no dzisiaj też pewnie koło tego będzie, bo widać, że gdzieniegdzie paruje, jak tam dalej wam pokażę, się taka unosi para. Jest ciepła, a mimo to ryby nie wiadomo gdzie są. Ciepła, ale bez ryby. O, takie okazy się łowi spod drzewa. To na ochotkę. Okonek był na pineczki, także z racji została mi jeszcze troszeczkę ochotki haczykowej na haczyku, to rzucę, niech zjedzą do końca. I za kolejną rybą założę sobie już pinkę, ale inną, rubinową. O, dobra, młody. Szpilak. Hopla! A ja chyba białe. No. Skończmy tą nierówną walkę i wybierzmy się już do domu, gdzie czekają na nas ciepłe kapcie. Matki, żony i kochanki. I gorący prysznic. Tak jest. I robota w domu. Tak jest. W końcu popracujemy, jak a nie trzy dni siedzenia nad wodą, to powiem wam szczerze, że chętnie bym poszedł do pracy. Nie, nie szalej. Odstresował nie szalej. Się. No nic, no. Musimy jechać na Nysę w Nysie, bo tam ryby biorą. A nie, kurde, 500 km poza dom. Ale za to masz zdjęcie na bulwarach. No mam. Odwiedziliśmy bulwary w Szczecinie, to taka nasza miejscówka, że raz na jakiś czas trzeba zajechać zobaczyć, czy tam dalej woda w rzece jest. Tak, 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 tak. Czy się ryby nie potopiły i tak dalej. No. A teraz właśnie zmierzamy do takiego znajomka, którego poznaliśmy na kwadracie. To już go widzieli tam wcześniej też. Tak, ale może ktoś dołączył dopiero w tej części. No zobaczymy, może karpie jakiegoś złowił. No, też tam jakiś dziówczy ten zasuwał wczoraj swoją łódką hunterkiem. No to nic na sądzie nie pokazywało, a popływał cały ten kwadrat, kurczę, i echo, nawet drobnej ryby nie było. Nie licząc oczywiście takiej, gdzie taki okoń ganiał, nie? Za takimi rybkami, także nic, zobaczymy, ale przygoda fajna. Miał takie eleganckie buty, prawie jakbym je kupił. Zrób reklamę sprzedaży. Jeśli lubisz piosenkę Pójdę boso, to te buty są dla ciebie. Cicho biegi firmy Szelest. Są zarąbiste, są cichutkie. Jak kradniesz, to nikt nie wie, że tam jesteś. Dlatego mamy tyle sprzętu. Pamiętaj, twój los jest w twoich butach. Chyba twoja podróż się kończy w tych butach. A teraz idziemy do więzienia. Wiesz, gdyby nie ja, nie miałbyś materiału. Kurwa, 3-kilowy karpik. Słuchajcie, jest nadzieja. Zobaczymy rybę większą niż 5 cm. Tak, niż tyle, o. No, kurczę. Kolega karpiarz, którego żeśmy sobie tutaj pozdali, wyciągnął w nocy karpia. Więc jakieś ryby tutaj jednak są. Nie jest tak źle. I to trzeba mieć dużo cierpliwości, co nie? Cierpliwości, ale też trzeba mieć, można powiedzieć, troszeczkę szczęścia, bo jak możecie, mogliście zobaczyć na początku, poziom wody się podniósł. Także może z tym wzrastającym poziomem wody ta rybka po prostu z tych chłodnych kanałów Odry wpłynęła z tym nurtem wyższego poziomu wody i wstąpiła sobie tutaj i przy okazji została kuleczkę. Jak ja lubię te twoje przemyślenia, Michał, normalnie. No, one są zarobiste, no, rozkmina jest totalna. Wódeczki nie trzeba nic jarać, wystarczy się ze mną spotkać. Właśnie. I naprawdę. No właśnie. No, przy tym poziomie wody. Metra wody poszło w górę. No, sporo. Można powiedzieć. No.
to będzie właśnie koniec tego odcinka, koniec wędkowania. Na nawigacji już wybrany kierunek do domu. Jak widzieliście, są tutaj karpiarze, przyjeżdżają, łowią karpy. Młody chłopak, wytrwały, przyjechał, sam siedzi kilka dni i wyciągnął rybę, można powiedzieć, z kanału. Nie z jakiejś komercji, nie z jakiegoś stawu, tylko po prostu ze zwykłego kanału Dolnej Odry. Naprawdę gratulacje, wielkie gratulacje dla niego. I to jest styczeń, to nie jest tak łatwo o to, żeby te ryby pobierały i żeby je skusić do naszej przynęty. Żegnamy się z wami, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Widzimy się na kolejnym odcinku w sobotę o godzinie 16. Trzymajcie się do następnego razu, cześć. Tak jak obiecaliśmy na końcu tego materiału, będą wyniki konkursu. Raczej zrobimy teraz szybkie losowanie, bo mamy dzisiaj 18.02.2023 rok, czyli sobota o 16.00. Obejrzeliście już odcinek, który wpadł właśnie na kanał YouTube. Ja pobieram sobie link z filmu, który był konkursowy. Tutaj są wszystkie komentarze wasze, jak możecie zobaczyć. 85 osób wzięło udział w komentarzach. Posegregowałem, żeby się nie powtarzały, gdzie były jakieś nasze konwersacje, to je usunąłem, żeby jak najbardziej było sprawiedliwie. I przechodzimy do naszego programu, w którym będziemy losowali nagrody. Link jest wklejony, robimy dwie próby, trzecie i czwarte losowanie to będą osoby, które wygrały po 100 zł do sklepu Roachu. Czyli zaczynamy pierwszą próbę, kolejną próbę i teraz będzie pierwsza osoba, która wygra właśnie po tym losowaniu, pierwsza osoba, która wygra pierwszy bon na 100 zł w sklepie Roachu. Jest to John Travolta, patent na klep fajny, gotowe. I gratulujemy, wygrałeś 100 zł na zakupy w sklepie Roadshop. Kolejna osoba. Dariusz Grzeszczak, gotowe panowie, więc zapraszam was do kontaktu. Wyślecie mi na maila, który jest w filmie właśnie tutaj, rzeczy, które chcecie ze sklepu Roadshop oraz screeny z tego, że zasubskrybowaliście sklep Roadshop na YouTubie. Naszą giętką wędkę na YouTubie oczywiście i blog osobisty na Facebooku obserwujesz, musisz dać na giętkiej wędce, a w sklepie Roadshop trzeba polubić bodajże, o ile się nie mylę. Jak wyślicie mi te wszystkie screeny, to możecie od razu podesłać na tego maila rzeczy do 100 zł, które chcecie ze sklepu Roadshop, ja wam zamówię oczywiście swoje dane do paczkomatu, jakiego byście chcieli lub żeby kurier przyjechał do was bezpośrednio do mieszkania. Dziękuję za to, że wzięliście udział w konkursie, bo frekwencja była bardzo duża. Widzimy się za tydzień o godzinie 16 na kanale Giętka Wędka. Trzymajcie się, cześć!